Chciałam Państwu teraz pokazać przygotowanie wlewu kroplowego, no i podanie kroplówki, podanie tego leku, który szybciej, wcześniej przygotowaliśmy. To, co już kiedyś Państwu mówiłam, mamy buteleczkę i jest zabezpieczenie folia, ale mamy taką jeszcze butelkę, która ma zabezpieczenie plastik. Jeżeli tą folię zerwiemy, koryk jest jałowy, ale nie martwcie się, to, co mówiłam wcześniej, można w każdej chwili zdezynfekować, jak nam się to zanieczyści. Aparat do przetaczania krwi, płynów. Też już go pokazywałam, mówiłam, jak to się wykonuje, ale teraz w ramach przypomnienia szukamy tego kołnierza, który jest zabezpieczony i mamy możliwość jałowego otwarcia. Otwieramy. Mamy przyrząd do przetaczania płynów. I to, co wcześniej mówiłam już, dla przypomnienia, zabezpieczenie. Więc puszczamy, otwieramy buteleczkę, mijamy. Mamy cały wężyk, otwieramy odpowietrznik. Tak przygotowany płyn możemy sobie. Przygotowaną kroplóweczkę, a teraz musimy przygotować lek dożylny. Mamy zbiorczą sól fizjologiczną 0,9%. I mamy takie urządzenie do, to jest taki nakłuwacz do zbiorczego rozpuszczalnika, rozcieńczalnika, gdzie możemy w każdej chwili sobie pobierać. Jest to butelka ważna całą dobę, czyli musimy odłamać ten większy plastikową część. I znowu nie martwimy się, że jak możemy to zainfekować, możemy dotknąć, więc mamy środek do dezynfekcji, dezynfekujemy i spokojnie otwieramy to urządzenie. Mijamy. I to jest urządzenie, które nam posłuży całą dobę. Z tego urządzenia możemy tą sól fizjologiczną do podawania leków nabierać. Ja tutaj nabieram lek, czyli sól fizjologiczną. Takim ruchem wkrętnym i nabieram. Odkładam i tu mam lek przygotowany. Po założeniu, włożeniu mini spajka do zbiorczego pobierania płynów musimy napisać datę, czyli piszemy dzisiejszą datę, 21. godzina i podpisujemy się, tak? I tak zabezpieczona butelka może leżeć dobę, chyba że krócej, szybciej zużyjemy ten sól. Mamy przygotowane leki. Oczywiście lek musimy podpisać, że to jest na przykład witamina C. Tu mamy buteleczkę płynu Ringera dla pacjentki. Mamy przygotowane leki. To teraz musimy przygotować pacjentkę i pobrać krew i założyć w kłucie obwodowe, czyli kaniulę obwodową, żeby można było podłączyć kroplóweczkę i podać lek.